imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zapalimy teraz świeczki. Jeżeli jesteśmy w domach, mamy stół przygotowany, tak jak zawsze na kolędę, to też można zapalić świeczki. Światło Chrystusa Bogu, niech będą. Dzięki. Bardzo serdecznie wszystkich witam na naszym już trzecim kolędowym spotkaniu rodzin. Program, tak jak poprzednie niedziele, obejmuje najpierw omówienie Nowego Roku Duszpasterskiego, hasła tego Nowego Roku, zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. Potem posłuchamy o rodzinie jako kościele domowym. Będzie krótkie sprawozdanie z działań materialnych w naszej parafii w roku 2020 i pewne plany na nowy rok w naszej parafii. A zakończymy wszystko wspólną modlitwą, prosząc o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin i dla naszych domów. Bardzo serdecznie witam też naszej wspólnocie parafialnej muzyków, opowiemy poznańskich muzyków związanych z uwielbieniem. Będą nam dzisiaj towarzyszyć, animować ten śpiew. Myślę, że kolędy w większości znamy, może trochę nowa aranżacja, ale na pewno się wszyscy włączymy. A więc możemy teraz usiąść. Kolejna kolęda. Thank you.
24 dni temu rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy. Natomiast rok liturgiczny rozpoczynamy zawsze w pierwszą niedzielę Adwentu, czyli trochę wcześniej. Razem z rokiem liturgicznym rozpoczynamy także zawsze nowy rok duszpasterski. Kiedy chcemy się zastanowić, skupić nad jakimś wymiarem, aspektem naszej chrześcijańskiej wiary, naszej chrześcijańskiej postawy. Od zeszłego roku zastanawiamy się i pogłębiamy tajemnicę Eucharystii. Poprzedni rok duszpasterski to była wielka tajemnica wiary. Staraliśmy się pogłębić tę tajemnicę jako wiarę wyznawaną. Natomiast w tym roku hasłem są słowa zgromadzeni na świętej wieczerzy. Co roku wraz z Adwentem pojawia się w naszych świątyniach gdzieś jakiś element hasła roku duszpasterskiego. Nie zawsze zwracamy na to uwagę. Zgromadzeni na świętej wieczerzy. W tym roku chcemy na nowo albo po raz pierwszy zrozumieć poszczególne części mszy świętej, zrozumieć tajemnicę Eucharystii jako coś, co jest przeżywane i celebrowane przez każdego z nas. Zastanawiamy się, jak świadomiej przeżywać spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, jak lepiej sprawować liturgiczne funkcje. I w tym ma nam ten nowy rok duszpasterski pomóc. Zgromadzeni na świętej wieczerzy. To słowo zgromadzeni pokazuje nam, że Eucharystię mamy przeżywać jako wspólnota, jako Kościół. To Chrystus nas gromadzi. Gdy rozpoczynamy celebrację Eucharystii, kapłan mówi do nas słowa Pan z wami. Nie Pan z tobą, tylko Pan z wami. Tworzymy wspólnotę, tworzymy Kościół. Jesteśmy zgromadzeni przez Chrystusa i w Jego imię. Jak przychodzimy indywidualnie, włączamy się we wspólnotę. Gdy przychodzimy nawet ze swoimi bliskimi, tworząc z nimi już wspólnotę, to rozpoczynając Eucharystię, wkraczamy w szerszą wspólnotę, wspólnotę dzieci Bożych. I dlatego tak ważnym jest, żebyśmy Eucharystię potrafili przeżywać razem. Tworzyć jedno serce, ale także poprzez gesty liturgiczne, poprzez postawy liturgiczne, tworząc wspólne zgromadzenie. Mamy czynić razem pewne gesty, nie każdy osobno, nie każdy po swojemu, tylko właśnie jako wspólnota. To, co czynimy razem, jest wyrazem tego, że tworzymy Kościół. Chrystus nas gromadzi. Jesteśmy zgromadzeni. Nie na jakimś tam spotkaniu, ale na świętej wieczerzy, która nieustannie uobecnia się pośród nas w czasie każdej mszy świętej.
Teraz, drodzy, kilka słów o rodzinie jako o kościele domowym. Przed chwilą słyszeliśmy o wspólnocie kościoła, jaką tworzymy tutaj, będąc zebranymi na Eucharystii, ale ta wspólnota kościoła właśnie zbudowana jest z małych kościołów. Rodzinę małym kościołem jako jeden z pierwszych nazwał święty Jan Chryzostom. W tym małym kościele, jakim jest rodzina, dokonują się dwa procesy. Przekazywanie wiary w rodzinie i wychowanie liturgiczne w rodzinie. I o tych dwóch rzeczach kilka słów teraz. Małżonkowie, którzy zaprosili Boga na wspólną drogę, zawierając sakramentalny związek małżeński, muszą pamiętać o tym, by nieustannie czerpać ze źródła. Tym źródłem jest Słowo Boże, jest Pismo Święte, jest Biblia. Przez częste czytanie, przez rozmawianie o Słowie Bożym, którego doświadczamy, które nas dotyka, choćby podczas niedzielnej liturgii, przez rozważanie tego, przez modlitwę Słowem Bożym. Szczególne znaczenie ma takie wspólnotowe czytanie Pisma Świętego w ramach modlitwy domowej. I warto, jeżeli nie dzieje się to w naszych domowych środowiskach, warto do tego albo powrócić, albo rozpocząć, by rzeczywiście Bóg przez swoje Słowo był obecny pośród nas. Biblia jest księgą życia. Daje nam wyczerpującą odpowiedź na wszystkie pytania, które niesie ze sobą codzienne życie. Nie tylko daje nam odpowiedź, ale pomaga też przetrwać nam różne trudne sytuacje, które w naszym codziennym, rodzinnym albo też zawodowym życiu przeżywamy. Przekazywanie wiary w rodzinie to także jest, drodzy, taka rodzinna katecheza, która inicjuje w naszym, tym najmniejszym środowisku, którym jest rodzina, życie wiarą. Jak możemy przeprowadzić taką katechezę w rodzinie? To nie będzie żadna lekcja, ale tylko opowiadanie o przeżywaniu kolejnych wydarzeń roku liturgicznego. I tutaj niezastąpioną rolę odgrywają rodzice, którzy przekazują młodszemu pokoleniu tradycje rodzinne. Warto w tym momencie zastanowić się, czy w naszych rodzinach mamy jakieś tradycje, które przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie. Coraz może trudniej to zrobić, bo świat nas nie karmi tradycją, a raczej zachęca do tego, byśmy od niej odchodzili, ale to są skarby rodzinne, które dzięki temu, że przekazywane zostały także i nam, dzięki temu też i trwa Kościół, bo jest oparty na tradycji. Nie tylko przekazywanie, właśnie takie opowiadanie o przeżywaniu kolejnych wydarzeń roku liturgicznego, ale w rodzinie też człowiek uczy się wytrwałości, radości, pracy, miłości, otwartości, przebaczania i oddawania czci Bogu. I katechezą też będzie wspólna modlitwa rodziców z dziećmi. Kiedy dzieci zaczynają już dojrzewać, trudno jest może z takimi dojrzewającymi nastolatkami klęknąć do modlitwy. Wtedy warto pamiętać o modlitwie chociażby przy posiłku, aby nie tracić tego momentu, kiedy jesteśmy wspólnie razem. To przekazywanie wiary w rodzinie, a wychowanie liturgiczne w rodzinie polega na wyrabianiu pewnych nawyków religijnych, na wprowadzaniu do życia modlitwą, do przyjmowania sakramentów świętych. Bardzo duże znaczenie tutaj ma rodzinne przyjmowanie sakramentów świętych. Wspólne przeżywanie świąt i niedziel, przyjmowanie sakramentu Eucharystii, pokuty i pojednania. Przez przeżywanie w ten sposób liturgii kształtują się w nas postawy, które warunkują godne przeżywanie liturgii Kościoła. Wspólna modlitwa, błogosławienie siebie nawzajem, tak jak już mówiliśmy sobie, czytanie i rozważanie Pisma Świętego,
obrzędy i zwyczaje religijne, które związane są z obchodzeniem roku liturgicznego i to wszystko zakorzenione w tradycji. To także jest przekaz, wychowanie liturgiczne w rodzinie i ono jest ważne dlatego, że tak jak przekażemy sobie to w rodzinach, tak później właśnie w tej wspólnocie, której jesteśmy tutaj zgromadzeni na świętej wieczerzy, możemy modlić się wspólnie, wykonywać te same gesty, modlić się razem do Boga. W kościele domowym, którym jest rodzina, przeżywanie liturgii ma takie trzy wymiary. Pierwszy, codzienny. To są bardzo proste rzeczy, które w wielu rodzinach jeszcze są obecne. To pozdrowienia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, króluj nam Chryste, oraz modlitwa osobista i wspólnotowa. To jest nasza właśnie, nasze przeżywanie liturgii codzienne w rodzinie. Drugi wymiar to wymiar tygodniowy. I tutaj punktem kulminacyjnym jest niedzielna Eucharystia. I ona ma też trzy swoje aspekty liturgiczne, czyli to zgromadzenie na spotkaniu z Bogiem w Eucharystii, to najważniejszy punkt. Drugi aspekt to ten wymiar wspólnotowy, kiedy jest ten moment, kiedy jesteśmy wspólnie razem w rodzinie. Wiadomo, że w ciągu tygodnia mamy wiele przeróżnych rzeczy do załatwienia, różnych obowiązków, zadań, ale niedziela powinna nas zbierać wspólnie razem. Czy to przy śniadaniu uroczystym, czy obiedzie, kiedy możemy obdarzyć siebie nawzajem czasem, dać sobie odrobinę szacunku, otworzyć przed sobą serca, by w ten sposób móc siebie ubogacać, by dać świadectwo w rodzinie, tym najmniejszym kościele, że każdy, kto stanowi ten mały kościół, rodzinę, jest ważny i bez niego bylibyśmy umniejszeni. I trzeci wymiar to rekreacja, kiedy w niedzielę możemy wspólnie przeżyć czas, czy to w radości, na spacerze, czy odwiedzając najbliższych. To także jest w niedzielę ważne. Tak przeżywając, drodzy, wiarę w rodzinie, uczymy się budować ten najmniejszy kościół, ale dzięki temu stajemy się wszyscy razem wspólnotą Kościoła i tak ukształtowani budujemy społeczeństwo i naród.
Piękne są nasze polskie kolędy. Dobrze, że możemy dzisiejszego wieczora śpiewać i chwalić Pana Boga. Króciutko o tym, co zrobiliśmy w zeszłym roku, co udało się mimo pandemii, mimo tego wyjątkowego roku. Mianowicie plandeki cały czas na drugiej emporze, więc praktycznie cały czas na tym drugim piętrze trwały prace remontowe. Mianowicie prace murarskie, szycie chemiczne murów oraz wzmocnienie ościeży otworów okiennych, wykonanie żelbetowego wieńca obwodowego, wzmocnienie nadproży, także częściowa wymiana i wzmocnienie uszkodzonych lub zniszczonych belek konstrukcji sufitowych drugiej empory, montaż belek z drewna świerkowego, częściowe, część także w najbliższym roku, montaż desek sufitowych i impregnacja biobójcza elementów drewnianych. Oprócz tego niezbędne zostały dokonane prace zabezpieczające, odkrywkowe oraz rozbiórki okładzin sufitowych. Montaż instalacji elektrycznej, to widoczne, z nową rozdzielną główną w zakrystii, także prace teletechniczne, niskoprądowe, sieci i urządzenia kamer, monitoringu, alarmu i internetu. Prawie wszystko to jest tutaj wykonane, jeszcze pewne działania będą podjęte w tym roku. Także odkucie w całości tynków drugiej empory. Także odkucie uszkodzonych tynków cokołu elewacji budynku, to jest bardziej widoczne na zewnątrz. Także nastąpiła kolejna konserwacja nagrzewnic ogrzewania w kościele. I to, co udało nam się już zapłacić w zeszłym roku za te prace, o których powiedziałem, to suma 234 415 zł. Dalsze prace i dalsze wpłaty będą w tym roku. Chcę powiedzieć także, że mimo tych różnych limitów w kościele były organizowane zbiórki na różne cele, na misje, na Caritas, na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, na KUL, na szkoły katolickie, na biedne kościoły, klasztory klauzurowe, seminarium duchowne w Poznaniu, na Stolicę Apostolską, także na Radio Emaus, na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, także pomoce humanitarne na Liban i Ukrainę. I jako wspólnota parafialna w zeszłym roku zebraliśmy 67 212 zł. Podzieliliśmy się z innymi. To był nasz dar serca na Kościół Powszechny i na różne sprawy losowe. Koszty utrzymania naszej parafii wyniosły 91 139 zł w zeszłym roku, a z tych naszych zbiórek z drugiej niedzieli miesiąca zebraliśmy 53 402 zł. Tutaj też były wpłaty dokonane na konto parafialne przelewami. Tutaj w tej sumie też się mieści 10 tysięcy dofinansowania z gminy i miasta Nowy Tomyśl. Kończąc ten rok 2020, myśląc oczywiście o tych pracach remontowych, mogę powiedzieć, że mimo pandemii parafia od strony materialnej trzyma się w miarę dobrze. Jesteśmy gotowi do dalszej regulacji opłat, to jest ważne, za wykonane już prace remontowe i te, które nastąpią w dalszym ciągu. Bardzo serdecznie w tym momencie dziękuję wszystkim za współuczestniczenie w tych kosztach materialnych parafii, kościoła, domu parafialnego. Wiemy, że wszystkim jest troszkę trudniej. Myślę, że większość z nas doskonale rozumie, że to, co robimy w tym wymiarze, jest nie tylko dla nas, ale także dla następnych pokoleń. Dlatego dziękuję za każdą złotówkę, za też te większe sumy, które pozwalają ze spokojem myśleć o dokonanych już inwestycjach, a także podejmować nowe zadania. Dziękuję także wszystkim za jakieś dobre i mądre rady. W tym roku ciąg dalszy prac na drugiej emporze, a więc na drugim chórze, piętrze. Nastąpi przygotowanie do wymiany okien. Musi być najpierw projekt zatwierdzony przez konserwatora zabytków na okna najprawdopodobniej drewniane, także z tymi trzema oknami z żaluzjami na strychu. Także będziemy chcieli rozpocząć tynkowanie i szpachlowanie ścian na drugim piętrze. To drugie piętro jest jakby priorytetem. Na parterze konstrukcyjne wzmocnienie nadproży otworów drzwiowych wewnętrznych zakrystii i wejścia tylnego na klatkę schodową. To jest bardzo ważna rzecz do zrobienia z celu bezpieczeństwa.
Dalej przegląd naprawy drenażu opaskowego przy cokole budynku kościoła i elewacja, odtworzenie warstwy tynków tego cokołu elewacji budynku. A w domu parafialnym to już chcieliśmy zrobić w tym roku, ale się nie udało. Remont elementów dekarskich orynowania, opierzenie uszczelnień dachu, remont poszyć, izolacji, facjat poddasza, miejscowe naprawy pokrycia dachówkowego. To mamy w części zrobione, a druga część właśnie czeka na podjęcie prac remontowych. Śpiewamy kolędę. Króciutko o tym, co planujemy w naszej parafii w roku 2021. Oczywiście wchodzimy w ten plan roku duszpasterskiego w Kościele Polskim, zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, ale w tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę powstania naszej parafii. Dokładnie 20 maja 1981 roku ksiądz arcybiskup podpisał, ksiądz arcybiskup Jerzy Stroba podpisał dekret erygujący parafię. Powstała ona dokładnie 1 czerwca 1981 roku, a więc 40 lat temu. Chcemy tę uroczystość przeżyć jako wspólnota. Przede wszystkim chcemy jakby na nowo odkryć tajemnicę naszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, rozwinąć ten kult,
co jest istotą kultu Najświętszego Serca, o idei także wynagrodzenia, a więc tutaj też odkryć na nowo pierwszy piątek miesiąca, żeby przyjmować Komunię Świętą wynagradzającą za swoje grzechy, za grzechy innych, naszych bliskich, naszej wspólnoty parafialnej. Chcemy też nawiązać do tego wydarzenia, które miało miejsce 100 lat temu, 29 maja 1921 roku w Warszawie po raz kolejny dokonano aktu oddania Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Było to związane z konsekracją Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Też chcemy do tego nawiązać, do tego aktu oddania. Ten Kościół powstał wolnej ojczyźnie jako podziękowanie za odzyskanie niepodległości, ale tak, z taką też prośbą polskich katolików o to, żeby Pan Bóg nam pobłogosławił w tej wolnej ojczyźnie. Też w tym momencie chciałem zaprosić do spisywania świadectw, moje największe przeżycia związane z istnieniem parafii, największe wydarzenia, co przeżyłem, co doświadczyłem, spisać. Będziemy to publikować czy w naszej gazecie parafialnej Jego Serce, czy na stronie internetowej, także w kronice parafialnej. A więc duże wydarzenie związane z 40-leciem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będzie też odnowienie misji i to zwiążemy troszkę w czasie, ponieważ przed odpustem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędą się misje parafialne od 5 do 11 czerwca. I myślę, że jeżeli wszystko będzie się tak układało dobrze, nie będzie już żadnych limitów w Kościele, to 11 czerwca będzie ta jedna z uroczystości 40-lecia parafii na odpust Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jedno takie duże wydarzenie, tajemnica, a drugie to kult świętych, promocją świętości, naszej świętości. Będziemy chcieli odkryć świętych, których mamy na wyciągnięcie ręki, poznać ich życie, poznać ich charyzmat i zapalić się ich świętością, naśladowaniem Chrystusa. Będzie to związane z taką myślą, że sprowadzimy do naszej parafii relikwie świętych. Na pewno będzie sprowadzenie relikwii błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, na pewno świętej Urszuli Leduchowskiej, księdza Jerzego Popiełuszki, na pewno błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki z Krakowa, ale poprzez to, że będziemy mieć relikwie w parafii, będziemy chcieli właśnie tutaj ożywić kult tych świętych, ale myśląc o tym, żeby też iść drogą świętości. Także będą z tym związane zawsze uroczystości. Może uda nam się jeszcze w tym roku sprowadzić relikwie świętych dzieci z Fatimy, może błogosławionego Carlo Acutisa z Włoch. Także takie to są dwa główne punkty, 40-lecie i kult świętych, promocją naszej świętości. Chcemy być świętymi, bo chcemy zdobywać niebo i chcemy pamiętać o tej naszej ojczyźnie w Królestwie Niebieskim. Śpiewamy następną kolędę, a potem będzie wspólna modlitwa. Thank you.
Możemy teraz powstać. Też na kolędzie jest zawsze wiele pytań. Już dzisiaj tych wolnych głosów nie zrobimy, ale jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to można czy przynieść do biura, czy przesłać na maila parafialnego. To, co nie zostało tutaj wypowiedziane, zapytać się, szczerze odpowiemy. Także z kolędą jest związana zawsze jakaś ofiara na Kościół, na parafię, na to, co robimy. Jeżeli ktoś chciałby złożyć taką ofiarę, to pod chórem na stoliczku jest koszyczek. Można też włożyć, można też przelać oczywiście na konto parafialne. Też jeszcze mówiąc o tych pragnieniach na ten rok, to myślę, że jeżeli będzie możliwość, to jadąc po relikwie do tych miejsc, gdzie one są, to możemy też pojechać jako wspólnota parafialna, czy delegacja, czy grupa, też może odkrywając kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, może pielgrzymka do Paralemonial, miejsce związane ze świętą Małgorzatą. Chcemy teraz się pomodlić za nasze rodziny, chcemy pomodlić się za szczególnie dzieci, za młodzież, za także chorych, cierpiących, samotnych, przedstawiając Panu Bogu te wszystkie nasze dzienne sprawy. Jest bardzo dużo. Dziękując za Bożą opatrzność, za Bożą miłość, za Boże błogosławieństwo, za to, że mamy swój Kościół, że sprawowane są sakramenty, że możemy korzystać z spowiedzi świętej, możemy przyjmować komunię świętą, że możemy tworzyć w naszych domach Kościół domowy. Też chcemy przepraszać za nasze grzechy, słabości, te upadki, te różne grzechy, które gorszą innych i prosić o to, żeby to, co Pan Jezus dzisiaj powiedział w Ewangelii, że zbliżyło się do Was Królestwo Boże, żeby to było przeżywane w naszych sercach. Królestwo Boże jest w nas, bo Pan Jezus panuje w naszym sercu w ogromnej swojej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za naszych drogich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Modlitwa w intencji naszych rodzin, za przyczyną świętego Józefa, święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy więc Ci dzisiaj nasze rodziny, nasze prace, radości, cierpienia. Powierzamy Ci dzieci, powierzamy rodziców. Wprowadź Jezusa do naszych domów. Pomóż przyjąć Go do naszych serc. Uproś łaskę miłości i zgody i pokoju, aby wszystkie nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławieństwo naszych domów, rodzin, dobry, miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę, wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę, a w smutku i w cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Bóg Wam błogosławi, niech Wam towarzyszy na wszystkich drogach Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpiewamy jeszcze kolędę. I szkoda, że ostatnia.
Bardzo też dziękuję muzykom związanym z poznańskim wielbieniem. Dziękuję, że jesteście. Myślę, że w tym roku też planujemy różne też wydarzenia kulturalne związane z 40-leciem, więc też tutaj włączymy to wielbienie muzyków poznańskich. Będziemy się bardzo cieszyć. O terminie jeszcze będziemy mówić. Dziękuję, więc tak w kolejności powiem już tak imionami. Annie, Cecylii, Markowi, Franciszkowi, Piotrowi, Bartkowi, Sławkowi, Maciejowi, który dbał, żeby wszystko dobrze brzmiało. Dziękuję za waszą obecność. Dziękuję za obecność wszystkim dzisiaj w Kościele, tym, którzy z nami się łączyli w domach. Niech Pan Jezus króluje w naszych sercach i przeżywajmy radość tego 40-lecia naszej parafii. Także planujemy. Przypomniałem sobie, że planujemy też wydanie albumu takiego okolicznościowego, albo też jakiejś książki właśnie związanej właśnie z tym wydarzeniem. Może też coś nam się uda dla dzieciaków taką zrobić historię w formie takiej obrazkowej. A więc to jeszcze wszystko w planach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak, tak, jeszcze zespół tutaj chce coś zaśpiewać, to niech zaśpiewa na odchodne.
Proszę? Tak, tak. Zaraz pójdę. Co? A nie zaniosła pani? No, dobra. Tak, tak.